temat, który będziemy chcieli prowadzić we wrześniu, dotyczy edukacji, a konkretnie skandaliczny sposób przyjętej uchwały dotyczącej obniżki wynagrodzeń nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku. Sposób procedowania to naprawdę urąga wszelkim procedurom. Wręcz ja mogę powiedzieć, że ja się czuję oszukany, bo na tej sesji w ramach uzasadnienia i pan starosta, i pan naczelnik Osobucki przytaczali argumenty, liczby. Nawet został przytoczony argument, że w powiecie kolskim mogli utrzymać tak wysokie nadal stawki dla tych nauczycieli, którzy pracują z dziećmi z głębokim upośledzeniem, z autyzmem, gdzie to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca. Jakby zaargumentowano, że w powiecie kolskim te stawki mogły być zostawione dlatego, że dzwoniono tam 20 nauczycieli w tej szkole. Ja powiedziałem, że to zweryfikuję, zadzwoniłem, okazuje się, że tam nie zwolniono nauczycieli, nie zwolniono pracowników. Były to argumenty, nie wiem skąd wyciągnięte i na jakie potrzeby. Za to pan naczelnik Osobucki bardzo tutaj tak impulsywnie przytaczał i zarzucał mi, że jako starosta jeszcze zlikwidowałem dodatek mieszkaniowy, który dodatek mieszkaniowy to był reliktem, byliśmy ostatnim organem w powiecie tureckim, który to jeszcze utrzymywał, a tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości 1 stycznia 2018 roku zlikwidował ten dodatek mieszkaniowy jako relikt przeszłości. Natomiast nie można porównywać tego dodatku mieszkaniowego do dodatku za uciążliwe warunki pracy. Dlatego postanowiliśmy, że jako klub radnych mamy teraz w tej kadencji taką możliwość uchwałodawczą, przygotujemy swój projekt uchwały. Będziemy oczywiście zapraszali do szerokiej debaty, żeby radni mogli w ramach komisji wyjechać do tej jednostki, zobaczyć na czym faktycznie polega ta praca. Bo być może osoba radny, który głosuje na ulicy Kaliskiej, który nigdy tam nie był, nie widział tej pracy, w ogóle o czym on może mówić, jeżeli nie wie na czym polega ta praca. A rękę podnosząc decyduje o losie tych pracowników tam zatrudnionych. Także zamierzamy we wrześniu jeszcze raz przeprowadzić tą projekt uchwały, korzystając z naszej możliwości uchwałodawczej. Myślę, że radni teraz się zreflektują i jednak wycofają się z poprzednio popełnionych błędów.